mnie dupa i nie mogę grać. Chociaż dokoła wszyscy golda wbili. Nie mogę wygrać, a nie mogę spaść. Mija ostatnia gierka w mojej serii. Tylko sól, sól, sól. Nie patrzę na czat. Po przegranej friend listę przeczesuję. Płatny boosting, jak ja dobrze znam. Nigdy nie padnę, ktoś zawsze wykieruje. Nie wiem czy kupię go, czy nie kupię. Kupię go, mam to w dupie. Ostatnia gierka, jutro Silver 2. Ale na razie ciągle srebro 4. Nie mogę wygrać, a nie mogę spaść. Znów mam ból dupy, jeśli mam być szczery. Tylko sól, sól, sól. Nie patrzę na czat. Po przegranej friend listę przeczesuję. Płatny boosting, jak ja dobrze znam. Nigdy nie padnę, ktoś zawsze wykieruje. Nie wiem czy wbije gold, czy nie wbije. Kupię go, no i tyle. Boli mnie dupa i nie mogę grać. Chociaż dookoła wszyscy golda wbili. Nie mogę wygrać, a nie mogę spaść. 130 zł za boostowanie wzięli. Tylko boost, boost, boost. Będę wreszcie tam. Będę się chwalił, jakim jestem lujem. Będziesz pan i lans, błyszcząca ramka. Nigdy nie przyznam, że mnie ktoś boostuje. Nie wiem czy warte to, czy nie warte. 130 ziko, więc chyba warto. Gdy przyjdzie ranek, w końcu będę tam. Podziękowałem, bez do widzenia. Nie wiem czy będzie ban. Nie ma znaczenia, wyszedłem z Silvera. Tylko boost, boost, boost. Jestem wreszcie tam. Mogę się chwalić, jakim jestem lujem. Jest już pan i lans, błyszcząca ramka. Nigdy nie przyznam, że mnie ktoś boostuje. Nie wiem czy warte to, czy nie warte. 130 ziko, chyba warte. Warte to, czy nie warte. To 130 ziko, więc chyba warte, tak? Wielkie dzięki za obejrzenie tej dyskusji piosenki Ostatnia Gierka. Jeżeli na swojej liście znajomych w LoLu macie kogoś takiego, który ewidentnie jest boostowany, który zasługuje na brąz, 5, a nawet 6, a mimo tego jakimś cudem jest tam w goldzie czy platynie, wyślijcie mu tę piosenkę. I teraz info dla ciebie, jeżeli ty otrzymałeś tę piosenkę od kogoś znajomego, to znaczy, że jesteś boostowany. Nie kłóć się z tym, zaakceptuj to. Jesteś jednym z wielu. Po prostu nie umiesz grać w tę grę. Ale to nic, to nic. Najważniejsze, że elo się zgadza. Dobra, jeszcze raz dzięki za oglądanie. Prosimy o łapki i subskrypcję, żeby być zawsze na bieżąco z takimi, ale i innymi produkcjami. Że to była Klinika, Dr. Hodor. Trzymajcie się, na razie.